Kłodzko. Miasto, w którym byłem tylko raz w życiu, tylko na obiad, marzenie jednego z moich znajomych. To właśnie on zabrał mnie na wspomniany obiad, a za zbudowanie Kłodzka zaproponował następny, przez żołądek do Euro Trucka. Tak właściwie to wcale nie chodziło o Kłodzko, a o DK46 jako ważną magistralę komunikacyjną dla tranzytowego ruchu ciężarówek, ale aby ją zrobić, najpierw należało zbudować Kłodzko. Zanim jednak zaczniemy odcinek, na mapie pojawiły się obiecane honorowe tablice z patronami i donatorami. Możecie je spotkać w kilku miejscach. Wszystko to, co w tym filmie przedstawione, zostało stworzone jako mod do gry Euro Truck Simulator 2. Budując to miasto, postawiłem sobie za cel dokładność, dbałość o szczegóły i optymalizację. Nie obyło się niestety bez pracy na szybko, bo 20% miasta zostało skończone w 3 dni na wariata, aby tylko wcisnąć je do aktualizacji 1.36. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku, proces ten zajął aż 9 miesięcy, było to spowodowane nieplanowaną przebudową Bielsko-Białej i innych okolicznych dróg. Kłodzko znajduje się w północno-wschodniej części Kotliny Kłodzkiej. Oznacza to, że miasto z każdej strony otaczają góry. Udało mi się to odwzorować, choć miejscami widok w grze jest delikatnie przekłamany. W rejon mojej przebudowy dojeżdżamy drogą numer 8. Pierwszym ciekawym miejscem jest kopalnia Gabra Braszowice. W miejscu tym wydobywa się kruszywo, które później wykorzystywane jest przy produkcji nawierzchni asfaltowych. Znajduje się tam oczywiście rozładunek i załadunek. Następnie dość szybko z tego punktu znajdujemy się w tym. Wynika to ze skali, jaką ma oryginalny świat w grze. Na bazie tego skrzyżowania pokażę Wam, jak to wszystko jest ściśnięte. Pod filmem z Bielska, oprócz mnóstwa komentarzy, ich miasto jest dobrze wykonane, pojawiło się także kilka przeciwnych. Moja koncepcja świata, który musi być pomniejszona aż 19 razy, jest taka, iż mieszam kilka zbliżonych do siebie widoków. I tak efekt ostateczny przypomina ten z Google, ale najczęściej nie jest jego wierną kopią 1 do 1. Ze skrzyżowania widzimy las, trochę wycięty las, jest hala, ale... Jest tuż obok drogi, a tak naprawdę powinna stać kawałek dalej, ale nie może, ponieważ tuż za nią zaczyna się skarpa oraz estakada. Tak naprawdę estakada jest 550 metrów od skrzyżowania, ale 550 dzielone przez 19, czyli skala gry, daje nam 28 metrów, czyli gdzieś mniej więcej 2 zestawy ciężarówek i tak też właśnie jest to wykonane. Staram się tak robić ze wszystkim, aby cała ta moja praca miała jakieś ręce i nogi. To teraz małe porównanie z góry. Tu jest dworzec, tu jest dworzec, tu jest zakręt, tu estakada, tu droga i domki, tu szpital, tu nic. No niestety, nie wszystko może się zmieścić. Mapa robiona jest na skojarzenia. Taka jest moja metoda i wydaje mi się, że jest to rozsądne podejście. Odwzorowywujemy świat w jakimś rozsądnym czasie. Chociaż nie wiem, czy okres około 4 miesięcy na tak małe miasto można nazwać rozsądnym. Nabór do ekipy wciąż jest otwarty, zapraszam do kontaktu na Discordzie. Wróćmy do Kłodzka. Do miasta wjeżdżamy równolegle do trasy kolejowej, a na horyzoncie majaczy twierdza Kłodzko. O tam. Dodatkowo mijamy Fortowcza Góra, który jest ledwo widoczny i pewnie nikt wcześniej go nie zauważył. Na tej kamienicy mogłaby być taka duża, fajna grafika, która wygląda o tak, ale oczywiście zabrakło nam zasobów ludzkich, żeby skupić się na takich smaczkach. Jeżeli jakiś grafik jest chętny, to może mi taką machnąć. Obok znajduje się placek, z którego podobnie jak z placyka obok Bielska, możecie zrobić sobie bazę transportową. Charakterystyczna stacja Orlenu, mała, wąska, ale wasz zestaw się tu wciśnie. Postój taksówek oraz siedziba firmy z nieruchomościami. Taksówki są. Nieruchomości? No są, ale za Orlenem, a ja wcisnąłem je obok. Takie nagięcie rzeczywistości, ale wszystko się zgadza. Tak, mniej więcej. I znowu przyjrzymy się Google Mapom i Euro Truckowi. Tu kamienica z grafiką, tu kamienica z grafiką. Tu Orlen, tu Biedronka, tu ProAuto, tu Rome, tu wiadukt. Całe to centrum na Google sprawia wrażenie podniszczonego, niedofinansowanego, zmęczonego życiem. Być może ma to związek z powodzią, która była w 1997 roku. Zobaczcie, że woda była aż tutaj. Z drugiej strony to było 23 lata temu. No, nieważne. Kłodzko wygląda jak wygląda, starałem się odwzorować trochę ten klimat, tworząc roboty drogowe, malując chodnik na taką samą teksturę, ale innym odcieniem. Moim zdaniem bardzo ciekawy efekt. Całe to centrum to jedna wielka improwizacja, a układ drogowy to chyba najlepszy przykład. Jak wiecie lub nie, w mapie edytorze tworzymy z gotowych ulic oraz prefabów, czyli skrzyżowań. Rodzi to pewne problemy podczas odwzorowywania układów ulic, dlatego są tutaj pewne odstępstwa od prawdziwego świata. niektórych rzeczy nie warto przeskakiwać ogromnym nakładem pracy. W mieście tym znajduje się dworzec PKS, więc osoby, które jeżdżą autobusami, polubią to miasto. Wjeżdżają tutaj pojazdy AI z kategorii oczywiście bus oraz zatrzymują się. Życie musi być. Fotograf zwrócony w kierunku twierdzy kłodzką, no właśnie co to jest ta twierdza? Historia twierdzy sięga wiele wieków wstecz. Niegdyś nad miastem górował zamek, który z czasem został przekształcony w twierdzę. Z roku na rok turyści mogą zwiedzać kolejne jej obszary, jest w tej chwili atrakcją turystyczną. Po drugiej stronie rzeki znajduje się pomnik, nazywam go Powstańców PZU. Ale dlaczego? Za chwilę wam powiem. Wróćmy jeszcze na chwilę do centrum. Jeżeli na tym skrzyżowaniu pojedziemy prosto, to dojedziemy do nikąd. W tej chwili rondo służy jedynie do zawracania, co nie znaczy, że jest nudne. To właśnie to rondo, które wystrzeliwywało ciężarówki prosto w kamienicę po drugiej stronie. Wjazd do miasta odbywa się tutaj bardzo stromym zjazdem, notorycznie ciężarówki zagotowywały sobie hamulce i uderzały w biedny budynek po drugiej stronie. Dość często tutaj zdarzają się w tym miejscu wypadki. Bardzo często wypadki się zdarzają i miasto żadnego nie robi rozwiązania, nie mają żadnego pomysłu uczeni, inżynierowie, burmistrzowie, prawda? Problem na tą chwilę został rozwiązany, aktualnie ruch tranzytowy odbywa się tędy, a ciężarówki mają zakaz wjazdu do Kłodzka. W przyszłości zostanie to odwzorowane, póki co jeździmy po staremu. No dobra, to o co chodzi z tym PZU? Za zielonymi szybami znajduje się Pomnik Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Dawniej wyglądał tak, teraz wygląda tak. Wymodelowanie tego obiektu zajęło mi 3 dni. Dlaczego tak długo? O ile w edytorze jestem biegły, to w Blenderze już nie bardzo. Nie rozumiem do końca materiałów. Wykorzystywałem tutaj materiał glass, który nie do końca zachowuje się jak glass, czyli jak szkło, czyli jak szyba. Długo z tym walczyłem i ostatecznie dałem sobie spokój. Szyby, które są szybami, ale sprawiają, że świat za szybą znika. Żebyście sobie nie myśleli, że mi to tak wszystko łatwo przychodzi. Przy tym skrzyżowaniu znajduje się hotel Śnieżnik, Róża Kłocka, a obok niej prawdopodobnie najstarszy wieżowiec w Kłodzku. Małe nawiązanie do odnogi Bystrzycy Kłodzkiej i rondo. Rondo, które jeszcze niedawno, bo kilka lat wstecz, było skrzyżowaniem. Kolejny akcencik w kierunku PKS-ów, czyli przystanek, na który wjeżdżają autobusy. Narzędzie trajektory, czyli możliwość wytyczania własnych ścieżek dla pojazdów w ruchu AI, to naprawdę fajna zabawka. Doszła do map edytora kilka patchów temu i o ile jest pewnie często stosowana, to nie tak łatwo jest ją zauważyć. Bibi na rogu jest trochę naciągnięta. Całe to skrzyżowanie wygląda trochę inaczej. Oczywiście nie obyło się bez nawiązań, dlatego pierwszeństwo jest tutaj w lewo, park po prawej stronie, no i sama BP. Tuż przy stacji znajduje się LED System, czyli firma, w której pracuję, i restauracja. Kłodzko to dziwne miasto, bo mamy w nim aż 3 stacje benzynowe. Z kolei na odcinku od Wrocławia do granicy nie ma żadnej. No, tak mi niestety wyszło. Soreczka. Leclerc z bardzo ciekawym punktem parkowania, Biedronka, stare garaże. Okolica ta była kolejną trudną do odwzorowania ze względu na brak zdjęć w Street View i wymieszanie starej części miasta z nową. Znajduje się tutaj serwis, baza PKS-u, taka mała i odmienna od tej realnej, ale jest. Także Kłodzko rajem dla PKS-iarzy. Naprzeciwko Leclerca są bloki reprezentujące najbardziej zaludnione osiedle Kłodzka oraz kościół podwyższenia Krzyża Świętego. W realu wygląda tak, w grze wygląda tak. Jest to najbardziej zbliżony model, jaki udało mi się znaleźć, a krzyż to nic innego jak zeskalowane 2 betonowe płyty. Okolica jest odwzorowana jako tako. Kierujemy się już ku wyjazdowi ulicą Noworudzką, skrzyżowanie z ulicą Nowy Świat, skrzyżowanie z ulicą Kromera, no i atrakcyjna część miasta dla transportu, bo znajdują się tu firmy, parkingi, McDonaldy i inne firmy. Najważniejszą firmą jest KPM Meble Kłodzko, oczywiście nawiązująca do realnej w tym miejscu. Nawet wyjazd na odwrót został odwzorowany. Na chwilę uwagi zasługuje również mała twierdza i taki oto parking przy niej. Po drugiej stronie znajduje się galeria Twierdza Kłodzko, Narzędzie trajektory znowu poszło w ruch, pojazdy i wjeżdżają i parkują na parkingu z różnym skutkiem, ale zawsze jest jakieś życie, zawsze jest trochę ciekawiej. Z tyłu mamy rozładuneczek. Biedny Michał, czyli Michalczyk, czyli koordynator projektu, musiał przygotować specjalnie definicję firmy, jak i do wszystkich firm w Kłodzku. Pochwalcie Michała, żeby mu nie było smutno, a my lecimy dalej ze zwiedzaniem. Drogą na Wałbrzych, który pewnie kiedyś powstanie, dojedziemy do firmy Betard, zajmującą się prefabrykatami. Otwartość tej okolicy sprawiła trochę problemów z optymalizacją, ale udało się to na szczęście okiełznać. Stacja benzynowa to chyba największy chichot żenaty z mojej strony, jeżeli chodzi o ten rejon. Orlen ten pamięta jeszcze czasy ciężkiego PRL-u. Z racji na brak czasu i lenistwo nie ogarnąłem wjazdów na tą stację, dlatego stworzyłem ją jakby w budowie. Ja tłumaczę to tym, że Orlen był stary i wymaga remontu. Wjechać da się tylko, gdy jedziemy w stronę granicy, da się tam również spać, więc jest to interesujące miejsce na pauzę. Później czeka nas zjazd bardzo klimatyczną drogą do Lewina Kłodzkiego. Fragment ten nawiązuje oczywiście do realnego fragmentu drogi krajowej nr 8. Lewin Kłodzki został jedynie odświeżony. Jak widać, SC zrobił dobrą podstawę, by to tylko odświeżyć i przygotować widok na poziomie. W pierwotnych planach była Kudowa, ale z racji na to, że jest to sektor graniczny, gdy nasz projekt łączy się z Promocem, odpuściłem ją, aby uniknąć problemu z dopasowywaniem dróg. Na tym zakończymy zwiedzanie. Kłodzko zostało bardzo ciepło przyjęte. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam, Graku. Prawdopodobnie w przyszłości... Kurwa, jeszcze raz, ja pierdolę.